Co życzysz mieszkańcom Raciborza na święta? Wszystkiego najlepszego. Spokoju przede wszystkim. Spokoju? A gdzie pan spędzi te święta? No, w domu, w Raciborzu. Z rodziną? Tak. A co by pan chciał dostać na święta? Czy ja wiem? Ja właściwie oprócz zdrowia niczego nie potrzebuję. Tego najlepszego, nie? Pomyślności, nie wiem. I co jeszcze? Seksu, miłości i w ogóle. Przede wszystkim spokojnych, miłych, spędzonych w gronie rodziny, świąt, błogosławieństwa Bożego i żeby się wszystkie marzenia spełniły. Co życzysz mieszkańcom Raciborza na święta? Życzę im dużo radości, szczęścia, pomyślności, szczęścia rodzinnego i wszystkiego, co najlepsze. Wszystkiego dobrego, miłości, dobrej atmosfery rodzinnej. I tyle. A Sylwestra jak spędzisz? Nie wiem jeszcze. Ale z kolegami czy z rodziną? Czy sama w domu przed komputerem? Nie, może z kolegami, z koleżankami. I co tam będziecie robili? Nie wiem jeszcze, nie mam pojęcia. Ale taki Sylwester, to co tam robicie? No, bawimy się zdrowia, pieniędzy i miłości. Wszystkiego najlepszego. Zdrówka? No oczywiście, jak najbardziej zdrowia. Najważniejsze zdrowie. Dobra. Kiedy przestała pani wierzyć w świętego Mikołaja? W podstawówce? Jak to się stało? Nie wiem. Ale to było tak nagle, przychodzi pani, mama powiedziała, że nie ma. I cała zalana łzami? Nie. Nie? Nic z tych rzeczy? Na lajciku?